akcja Wisły. Trzeba próbować. 0 do 1 to wynik, który łatwo będzie Realowi obronić. Świetne wejście Głowackiego. Arek tutaj pociągnął lewą stroną. Naprawdę utrzymywał się długo przy piłce. Bardzo dobrze zagrał piłkę, widząc wchodzącego obrońcę Realu. Pchnął tą piłkę do przodu i wymusił faul. I będziemy mieli groźną sytuację dla Wisły. No i mamy żółtą kartkę. Francisco Pavon ukarany żółtą kartką. Obaj środkowi obrońcy Realu Madryt z żółtymi kartkami. Jest to dobry znak, ponieważ wiadomo, tutaj już nie mogą tak grać agresywnie. Następna żółta kartka i wylot z boiska. 76. minuta. Szymkowiak. Do Gorawskiego, ten powalczył w powietrzu z Roberto Carlosem. Brazylijczyk odbił piłkę. Nie, to nie był oczywiście Carlos, to był Guti. Damian Gorawski do końca atakował. Guti czuł oddech Gorawskiego i stąd musiał wybijać dalej piłkę na przyproszkę. I ostatnia zmiana w drużynie Wisły. Schodzi Tomasz Frankowski. Była okazja, była szansa, ale Walter Samuel w pierwszej połowie dobrze zablokował Wiślaka. Tomek Żurawski starał się szukać gry. Widać, że podjął walkę z Samuelem. Kilka jego dobrych zagrań stwarzało sobie dobrą drogę do bramki. Uwaga! Dobra sytuacja dla Wisły, rozegranie stałego. A sędzia przerwał akcję, bowiem za wysoko podniesiona noga. Spójrzmy raz jeszcze. Tak, Marcin Kuźba zbyt wysoko uniósł nogę i tutaj faul był bezsporny. Kiedyś w meczu towarzyskim Kuźba strzelił gola Realowi Madryt. Mógłby to powtórzyć w oficjalnym meczu, aby zrobił to jak najwcześniej, bo Wisła bardzo tej bramki potrzebuje. Porażka 0 do 1, bramkowy remis, to nie są dobre wyniki. Ale czy Wisła zdoła choćby wyrównać z tamtego meczu? Oczywiście trzeba szukać strzelenia tej drugiej bramki, z tym, że nie wolno tego zrobić zbyt chaotycznie. Tutaj każde otwarcie się bez asekuracji, atak większą ilością zawodników, no wiadomo, może się skończyć następnymi. A oczywiście trzeba atakować i szukać akcji, przemyślanych akcji. Kuźba, na pewno była to taka przemyślana akcja, przemyślane podanie. Dobre zagranie do Baszczyńskiego, ten do Szymkowiaka, Kantoro. Zieńczuk. Świetnie, Kantoro! Szkoda, wielka szkoda. Walter Samuel, dobry wślizg. Baszczyński do Gorawskiego. Przy nim już Roberto Carlos. Ale Gorawski bardzo odważnie, nie przeląkł się. Podholował piłkę, jest ona na wysokości pola karnego, będzie aut dla Wiślaków. Odważnie próbował wyprzedzić Damian Gorawski Roberto Carlosa. No tutaj rzeczywiście świetnie wślizg uratował sytuację. A teraz Walter Samuel, bez zastanowienia po tym wejściu w pole karne Marcina Kuźby musiał po prostu wybijać piłkę na rzut rożny. Walter Samuel, transfer z Romy. Ma wzmocnić wydatnie siłę defensywną Realu Madryt. Robi to jak dotychczas bardzo dobrze. Żurawski, ale piłkę wybił sprzed bramki Roberto Carlos. Szymkowiak. Sędzia pokazuje, że nie było faulu. No wszyscy na trybunach protestują, teraz Roberto Carlos podnosi Szymkowiaka. Spójrzmy raz jeszcze, no na pewno nie było to ładne zagranie. W ostatniej chwili Elguera cofnął nogi, także nie zaatakował wyprostowaną stopą Milka Szymkowiaka. Stąd sędzia właśnie podjął taką decyzję, nie dyktując rzutu wolnego. Znów akcje Wisły nabierają impetu, ale czasu coraz mniej.
ledwie niecałych 11 minut. Może arbiter coś jeszcze doliczy. Ale potrzebny jest choćby jeden gol. Szynkowiak i Kantoro. Argentyńczyk do Baszczyńskiego. Gorawski. Znów Baszczyński, ale strata piłki. Można chyba nieco żałować, że Damian Gorawski pojawił się dopiero w drugiej części gry. Damian Gorawski z pewnością wniósł wiele ożywienia i trzeba przyznać, że ta gra rzeczywiście ofensywna po prawej stronie Wisły wygląda dużo lepiej. Kalucze dzisiaj nie był zbyt dobrze dysponowany. Jego wolniejsze powroty, nie brał udziału tak w akcjach ofensywnych, jak do tego wszyscy tutaj w Krakowie się przyzwyczaili. Znów dobra akcja Gorawskiego. Znów piłka blisko końcowej linii. Z autu Baszczyński, ale wcześniej nastąpi zmiana. W miejsce Zięciuka wejdzie Mariusz Kukiełka. Z pewnością będziemy mieli przesunięcie. Na lewą stronę powędruje Damian Gorawski, natomiast na prawą pomoc Mirosław Szynkowiak. W środku natomiast Mauro Kantoro będzie grał z Mariuszem Kukiełką. Dziewięć minut do końca. Co jeszcze można zmienić poza ustawieniem w grze Wisły? Mówiłeś o tym, że Szymkowiak przejdzie na prawą stronę, że Kantoro z Kukiełką w środku, że Gorawski po lewej stronie. Co to może zmienić? Z pewnością w ostatnich minutach trzeba będzie Real z większą ilością zaatakować zawodników. To Wisła z pewnością odważy się uczynić z upływem dalszych minut. Tutaj, tak jak powiedziałeś, trzeba strzelić tą bramkę, bo nie można wszystkiego zostawiać właśnie na ostatni mecz. Jest to bardzo korzystny wynik dla Realu i tutaj stawiałby Wisłę naprawdę w bardzo trudnej sytuacji. José Antonio Camacho po raz drugi w Polsce z Realem Madryt przeciwko Henrykowi Kasperczakowi. Kiedyś spotkali się w meczu, w którym Henryk Kasperczak grał w Stali Mielec. Porażka w Mielcu 1-2, potem rewanż w Walencji, a nie w Madrycie. Tam Real wygrał 1-0. José Antonio Camacho z pewnością został zatrudniony w Realu, ponieważ w tym czasie, kiedy Queiroz prowadził Real, ta gra defensywna całego zespołu wyglądała bardzo źle. Owszem, Real strzelał bramki, ale w końcówce sezonu dużo więcej ich tracił. José Antonio Camacho, przychodząc do Realu, postawił swoje warunki, bo chciano go w tym klubie jeszcze przed Carlosem Queirozem, ale Queiroz zgadzał się na to, aby dokupować kolejnych pomocników i napastników, natomiast Camacho chciał obrońców i spełniły się jego żądania. Jest Walter Samuel, będzie też mający wzmocnić środek pomocy, przynajmniej już w tym programie meczowym, który mamy dzisiaj, jest wymieniony Patrick Vieira. Na razie jednak nie występuje jeszcze w Realu Madryt. Rzeczywiście Real nie zachował równowagi w ostatnim sezonie gry pomiędzy atakiem a obroną. Oczywiście ta drużyna stworzona jest do atakowania, ale w odpowiednich fragmentach gry zbyt mało zawodników brało w akcjach defensywnych. I stąd Mariusz Kukiełka, te złe wyniki. Mariusz Kukiełka zbyt szybko rozpoczął akcję. I będzie jeszcze zmiana w zespole Realu Madryt. Celades szykuje się do wejścia na boisku, a zejdzie Pavon. Spokojnie, nie spiesząc się, korzystny wynik, 6 minut do końca. Chcieliby, aby jak najszybciej nastąpił gwizdek, ale już na Santiago Bernabeu, już u siebie, z przewagą jednej bramki na własnym terenie.